Cześć, witam się z Wami w dzisiejszym dniu. Dzisiaj będziemy rozpakowywali paczkę, która przyszła od mojej siostry, więc nie mogę się już doczekać, już mam naszykowany nożyk. Także mam nadzieję, że chętnie otworzycie ją ze mną. Zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Nożyk może sobie odłożymy. Dobra, ja się już dobrałam do tej paczki, także będę Wam tutaj pokazywać, co się znajduje w tej paczce. I tu widzę już pierwsza rzecz, której Wam niestety nie mogę pokazać, bo to jest prezent na urodziny naszej mamy. Więc dobra, tą rzecz niestety musimy pominąć, bo mama czasami ogląda, więc wolałabym tego nie pokazywać. No, to może zaczniemy od rzeczy takich słodkich. Tutaj mamy Choco Bites. I to jest z kokosem. No, jeszcze takich nie jadłam. Zobaczymy, czy będą dobre. Kolejnymi rzeczami są kapsułki do kawy. Ja poprosiłam właśnie siostrę, żeby kupiła w Niemczech mi takie kapsułki. Tutaj mamy kawę, krem i taką zwykłą arabikę, dlatego że ja zazwyczaj piję taką, Tomek pije taką. Oj, dobra. Ale też się pokusiłam o... Oj, przepraszam, dwie są takie. Ale też się pokusiłam o taką nowość, bo siostra mi wysłała właśnie zdjęcie, jak była w sklepie. I zapytała się, czy chce po prostu taką nowość, która teraz wyszła. I tutaj jest biała czekolada, kawa biała czekolada i malina. Właśnie z Chibo, więc stwierdziłam, czemu nie. Od razu sobie spróbujemy, jak to smakuje. Chociaż ja ogólnie lubię słodkie, ale jeżeli chodzi o takie właśnie kawy czy herbaty, to nie przepadam. No ale dobra, ale myślę, że warto, warto przetestować, zobaczyć. Przepraszam, może akurat. Kolejnymi rzeczami jest plusz. Tu podejrzewam. Już może Wam nie będę pokazywała, ale tutaj jest plusz. Taki rodzaj. Multiwitaminka. To się już powtarza, powtarza. No i pomarańczowy. Ok. Bryga mi już czerwona bateria. Nie wiem, czy zdążę nagrać, czy nie. Najwyżej zaraz wymienię. O, takie kapsułki do prania, one... Czekajcie, bo tu się... Tutaj też się widzę, odczepiło. Boże, dobra, nie zamykam. Co to takie kapsułki zapachowe do prania? Ja ostatnio siostrze mówiłam, że używam Lenora i bardzo fajnie mi się sprawdzają, więc widzę, że wysłała tutaj dwa takie opakowanka, żeby sobie stresować. Krakerski, takie widzę, paprykowe. O, to jest fajne. To jest taka pianka, ale w takiej wersji, widzicie, drobnej, do kawy. Więc to jest to. Duplo jeszcze tego, z tego rodzaju nie jadłam. Po prostu jest białe w ogóle z orzechami. Zobaczymy. I zestaw maseczek. Maseczka taka. Tu widzę, że w kremie ja za bardzo z takimi nie przepadam, ale wiśniowa może być fajna. Taka. No i tu się zaczyna już w płachtach, czyli to, co lubię. Taka. Taka. O, to fajnie wygląda. Z masłem shea. To może być fajne. Taka czarna, węglowa. Ślimakowa. Tu widzę borówkowa. I jeszcze dwie takie z jakimiś tam wzorkami. Także no, kilka tych masek jest. I tu widzę, że siostra mi podawała rzeczy, których... których nie używa. O, to jest ciekawe, bo widzę, że dała mi plastry na opryszczkę. Ja faktycznie mam co
co roku opryszczkę i to nie jedno, a nawet dwie albo trzy w ciągu roku, tylko że na nosie, natomiast Tomek ma z kolei na ustach. Więc no, na pewno się przyda. Dobra, tu sobie położę, bo tu pójdzie darteczki. Tu widzę siostrę też. W ogóle fajnie mieć siostrę, bo widzę, że oddaje mi niektóre rzeczy. O, jeszcze jedna maseczka. Witaminowa, ale też widzę taka w kremie. No, ale też pójdzie pewnie. I tu mi siostra widzę, że oddała zestaw pędzli. Wam pokazuję. Jest ich aż tyle. Od różowych. Czekajcie. Ten jest fajny. Z taką końcóweczką. Ale jest ich naprawdę bardzo dużo i... Nie wiem, czy widać. Dobra, widać. Bardzo fajne te pędzle są. O Jezu, ale powiem wam, że ciężko jest mi dzisiaj się ogarnąć, bo wszystko mi kłódę z rąk wylatuje. Także tu widzicie, że są... Jeszcze jakiś włosek wszczepił mój. Pupusz. Także widzicie, że są różnej wielkości te pędzle. I jest ich dosyć dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście pędzli. Dobra, rzucę sobie tutaj na razie. I dwa podkłady. Tu się troszkę widzę, że rozmycił z Essence i Astora. Właśnie ten mi pokazywała, że ma do oddania. I bardzo chętnie sobie go przetestuję. Tym bardziej, że on ma tutaj ochronę 18, więc fajny na lato mi się wydaje, że będzie. One są oczywiście używane. Moja siostra czasami coś tam kupi, jakiś tam podkład albo inną rzecz i na przykład okazuje się, że dla niej jest na przykład za ciemny. Więc wtedy ja bardzo chętnie przygarniam. A nie, jeszcze jest jeden pędzelek. Dobra. Także to już będzie na tyle. Ja się z wami chciałabym pożegnać. O, przepraszam, jeszcze jeden. Ja bym się chciała z wami pożegnać. Muszę ogarnąć wszystko to, co tutaj leży. Także to są rzeczy od mojej siostry. Jak widzicie, jest tego dosyć dużo. I przydałoby się to wszystko powsadzać do szafki, żeby, wiecie, to nie leżało. I tak. Także wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Łapka w górę, subskrypcja. Bardzo będę z tego powodu wam wdzięczna, jeżeli będziecie, że tak powiem, aktywnie uczestniczyli w tym kanale. Cieszę się z każdego komentarza i serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam was, pa!